Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, początkowa checklista, żebym znowu czegoś nie spieprzył. Mikrofon jest blisko, jest. Strasznie te orki z Majorki mnie wkurzyły. Warhammer 40 tysięcy, dlatego że akurat błysnąłem dobrym żartem, byłem w formie. Mikrofon w OBS-ie jest. Tu też jest, wszystko ok. Dlatego że błysnąłem żartem, opowiedziałem nawet kilka fajnych chyba kawałów, albo mi się tylko tak wydaje, przepraszam. No ale niestety mikrofon, on tutaj jest bardzo. On był tak zrobiony. W drugą stronę, czy ja mówiłem, tutaj chyba nie ma mikrofonu i niestety no odgłos z gry był słabszy. Teraz będą mnie Państwo dobrze słyszeli. Czyli ja staram się uczyć się na błędach. No trochę za dużo tych błędów ostatnio, no ale specjalnie dla Państwa za pokuszeniem jednego z moich radiosłuchaczy, znaczy gamingo słuchaczy, gamingo słuchaczy, oglądaczy, ściągnąłem grę za darmo Surviving Mars i teraz ją dla Państwa z najwyższą rozkoszą uruchomię. Witam. O, i paradoks. Paradoks stworzył jedną z moich ulubionych gier. Grę, która odebrała mi praktycznie połowę życia, grę, która zwie się Darkest Hour, a od kilku lat gram w zmodowaną wersję Darkest Hour, A Hearts of Iron Game. Zobaczmy, co to za gra. Okej. Okay. Okej, okay, tutorial. Controls. No chciałbym zmienić jednak język na polski, jeśli jest taka możliwość. Wideo weźmiemy full. Kurwa, 16 weźmiemy. Ultra. Kurwa, wszystko. Haj, dobra. Apli. Czyżby co, nie było języka polskiego? Music trochę zmniejszymy. Jest polskie, super. Kurwa, super. Samouczek, zobaczmy, bo ja kompletnie nie mam podstawy. Welcome to Mars. Tankowania rakiety. Hints such as this one will appear throughout the training process, giving useful information on how to advance in your current tasks. Miejsce nadające się do budowy. Woda, cement, metale, czyli to, co jest tutaj z takimi jakimiś jakby kamieniami, to będą minerały, tak? Tutaj. No ale dobra. Takie wskazówki, aby przejść dalej. You need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site. Wykonaj zbliżenie sugerowanego miejsca lądowania. No czyli scrollem. A, to tak można nawet, zobacz ta. Przesuwamy się. Now it's time to land your first rocket. Kurde, trochę za szybko to jest. Wybierz przypiętą ikonę. Przypiętą ikonę? With
With the rocket selected, designate a landing site on the indicated location. Ciekawe, czy ta lakieta jest na LPG. Trochę jak wieloryb wygląda ta rakieta. Nie? Wieloryb z siurasem. Na Puszek się chyba zakochał, zafascynowany taką wilczużycą. Otwórz menu budowy za pomocą, czy co na tą rakietę, tak? Gniazdo dronów. Stacja ładująca. Otwórz za pomocą, potem aby wybrać skład metali. No to magazyny. Skład metali. No to tu walniemy. Mhm. A gdzie jest czas w ogóle? A i tu są te drony. Our rocket carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Initially, it's best to designate a universal depot, so the drones have a place to store them. Skład uniwersalny. Along with metals, concrete is the other vital basic construction resource. Za daleko. Aha, myślałem, że ta strzałka mi pokazuje. O, brak połączenia kablowego? W pobliżu wskazanego miejsca. Nie, no nie rozumiem nic z tego. Gdzie to mam zrobić? Umieść w pobliżu wskazanego miejsca. Gdzie wskazanego? Tutaj jest wskazane miejsce. W pobliżu. Pamiętaj, że budynki można obracać. RT obrót. W pobliżu wskazanego miejsca. Kurwa, macie, jestem ślepy, czy ja czegoś nie rozumiem? Za daleko.
Nie, no kurde, ja zgłupiałem. No, nie mam pojęcia, co mam zrobić teraz. No za daleko, tak? No to wszystko w pobliżu wskazanego miejsca. Kurwa mać, no. Miś, anuluj. Nie, naprawdę zgłupiałem w tym momencie. No, dlaczego oni mi nie wskazują, kurde, jakąś strzałką czy czymś? Za daleko, tak? Czyli ustalmy, no tu jest za daleko, brakuje złoża. No to jak blokujące obiekty, no to spróbujmy to poobracać. Well done. No ale przecież pisało, że kabla jakiegoś brakuje. And then construct the concrete extractor. Mm-hmm. Like most buildings, the concrete extractor needs power in order to operate. Having a reliable electrical grid and supply is essential for the success of the colony. To zróbmy troszkę szybciej. Connect the Stirling generator and the concrete extractor using a power cable from the build menu to power up the extractor. Aha, dobra, anuluj. Dobra, rozumiem już. Anuluj. To co, podłączone czy nie już? Waste rock is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations. This way you can ensure that it will not be in the way of future construction. Umieść wysypisko i skład cementu na wydobywanym cemencie. Ale to było, że obok składowiska, tak? Czyli... Nie wiem, tutaj? W pobliżu ekstraktora mi skład cementu, wysypisko. Drones will pick pending tasks on their own within the range of the drone controllers they are assigned to. Wybuduj gniazdo dronu, zadbaj o podłączenie go do zasilania.
Aha, czyli trzeba kabel jeszcze, tak? Czekaj, co ja robię? Gdzie to było? Wieżyczka... To był prąd. Kable. O. No co, działa czy nie? Aha, muszą zbudować. Działa. Drones run on batteries that have to be recharged periodically. Do roboty, chłopcy. Maintaining a steady supply chain between Earth and Mars is essential, especially during the early colonization stages. Wybuduj oddzielacz wilgoci, następnie wytwórnię paliwa. Sufficient power for all the buildings in the colony. Dobra. No nie jest głupia ta gra, powiem państwu. System of pipes is used to deliver resources such as water and air where they are needed. Połącz oddzielacz wilgoci z wytwórnią paliwa za pomocą rur. Czekajcie, to jest, bo aż się oddzielacz wilgoci i wytwórnia paliwa, no i teraz rury. Podtrzymywanie życia rury. Jakie blokujące obiekty? Ale jak ja mam te rury, cholera, otworzyć? Jak blokujące obiekty? Może tak, o. Tak? Dobra. No i co, działa to? No przecież nie jest połączone. O, super. Dobra. Fuel production is now underway, and the drones will begin to deliver the fuel to the rocket. Zatankuj rakietę. Przecież ja już przestaję kumać w ogóle. Wytwórnia paliwa, no to zwiększmy prędkość. Tak.
i drony załadują je do rakiety. Możesz wybrać rakietę. W infopanelu. Resources are low. Uzupełnia paliwo 1 na 5, 2 na 5. Aha, dobra, czyli ten dron, tak, jedno to jest... Fajna gierka w sumie. Powiem Państwu, że się podjarałem tym ekspresem do kawy i teraz mi nie smakuje, wolę taką zwykłą kawę sobie zrobić Jakobsa, kurde Jakobsa, Jakobsa. Niż te z ekspresu. Lepiej mi to smakuje. Nie wiem, może złe kawy trafiłem. No dobra, zaraz będzie zatankowana. Wybierz rakietę, naciśnij wysłać ją z powrotem na ziemię. Bach! Akurat wczoraj chyba... Wczoraj czy przedwczoraj... You have finished the first tutorial. Powiem Państwu, że oglądałem akurat o tym, jak Adolf Haza sponsorował koszt na dzisiejszy 10 miliardów dolarów. Get acquainted with one of your most valuable tools, rovers. Wybierz ciężarówkę sterowaną. Now let's try moving around. Przemieść pojazd do miejsca wskazanego strzałką. Czyli tutaj. O. Aha, to tutaj gdzieś jest pewnie, tak? Nie, mobilna baza. Przemieść pojazd do miejsca wskazanego strzałką. Ciężarówka. Ale tu nie ma ciężarówki. A gdzie jest ta ciężarówka? Czekajcie, ja już zgłupiałem zupełnie. Ciężarówka sterowana, tak? Odepnij. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam zrobić, kurde. No nie wiem, no. Dobra, jeszcze raz. Spróbujmy trochę powiedzieć. Przemieść pojazd do miejsca wskazanego strzałką. Czyli tu jest strzałka, no ale jaki pojazd? Gdzie on jest? Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje. No wybierz, klikam. Aha, to... Czyli to jest ten pojazd. Ale kurde, tu pisze eksplorator sterowany, a nie ciężarówka. No to dobra, zmyliło mnie to. Oglądałem wczoraj fantastyczny program trochę w telewizji. Jak w Peenemünde Adolf H. zasponsorował warty na dzisiejsze pieniądze 10 miliardów dolarów. Ośrodek rakietowy, jakie to było olbrzymie. Fabryka rakiet V2 miała 250 metrów na coś. To jest olbrzymie, ćwierć kilometra. No i dobra, no i przyniosłem, i co teraz? Wskazówki. No okej. No
No i co teraz? No dostarczyłem to, no i co dalej, kurde? Nie, naprawdę nie wiem, co mam dalej zrobić. Nie, no ma gdzieś pojechać, czy co? Że to jest koniec tej wskazówki, stecz. Mechanika gry. Pył i konserwacja. Stan wszystkich budynków pogarsza się z upływem czasu. Gdy pasek konserwacji danego budynku wypełni się całkowicie, system wysyła drona, który dostarcza potrzebne zasoby, serwisuje budynek. Powiem Państwu tak. Będziemy kończyli. Myślę, że Państwo już widzą mniej więcej, jak to wygląda. Każdy kolonista jest unikatową osobą. Koloniści będą automatycznie obsadzać miejsce zamieszkania w swojej kopule. No dobra, jest wojna. Nie ma. Szanowni Państwo, niezła to musi być gra dla ludzi, którzy... Tryb architekta, dla ludzi, którzy lubią takie gierki, a ja lubię takie gierki, tylko że nie ma wojny. No sens takich gier powinien być taki, że budujemy jakąś cywilizację, budujemy jakąś strukturę, no i walczymy, tak? Znaczy... Powiem Państwu, że to na pewno jest niezła gra. Paradox robi naprawdę dobre gry. Welcome to Mars. Dobra, nie będę już chyba w to grał, bo po prostu za słabo się znam. Co to się stanęło się? Co się stało się? Szanowni Państwo, mogę z przyjemnością Państwu wyznać, że jest to gra niezła. Że jest to gra na pewno dobra. Paradox robi bardzo dobre gry. Gra dla ludzi, którzy są kreatywni, chcą budować, nie lubią napierdalanki. Tam chyba widziałem jakieś diabły pustyni czy coś, więc pewnie jakieś wyzwania będą. Jest to gra na pewno dla ludzi, którzy lubią fajna muzyka, coś zbudować, coś stworzyć. To są gry dla kumatych ludzi, fajne gry na pewno w przeciwieństwie do tych Battlefieldów, tych innych, gdzie tam latasz komandosami, masz nieskończone życie, napierdzielasz z różnych broni i ma to tyle wspólnego z realnością, co krzesło z krzesłem elektrycznym. Polecam tę grę, chociaż prawdopodobnie nie będę w tę grę grał. Dlaczego? Bo mam swoją kochaną grę Darkest Hour, którą pogrywam kiedy tylko mogę, ale teraz rezygnuję, ponieważ żeby starczyło czasu na gamingi dla Państwa. Jakie plany mam? Plany mam takie, że wczoraj siedzieliśmy, próbowaliśmy ogarnąć podłączenie kierownicy. Mam Logitech G29 z pedałami, no, z kierownicą, ze skrzynią biegów. I niestety, no, żeśmy tak doprowadzili, że skrzynia już była, gaz był, hamulec był, natomiast nie działało sprzęgło. Sprzęgło nie miało wpływu na rozrywkę, na rozrywkę i na rozgrywkę. Natomiast jak widziałem, gdy ludzie grali w tę grę Dirt 2.0, to używali sprzęgła. Chcę, żeby było po Bożemu. Plan jest taki, chcę się wyspecjalizować w kilku ścigałkach. Na pewno chcę być dobry, bo lubię takie gry.
Lubię sobie jeździć w ścigałki i chcę to robić na kierownicy. Jeśli Państwo by mogli jakoś pomóc, to byłbym wdzięczny. Także dziękuję Państwu serdecznie, że byliście ze mną. Jedna z niewielu gier, które naprawdę mi się podobają i zachęcam. Na Epic Games to się nazywa, dokładnie jak wpiszą Państwo Epic Games, na Epic Games jest ta gra za darmo. Polecam ją wszystkim, którzy lubią trochę popykać w takie gierki z całego serca, z całej duszy, jak pan prezydent Kononowicz. Polecam grę. Fajna gra, fajna zabawa. Dziękuję, że Państwo byli. Przypominam, że o godzinie 21, żeby nie było problemów z ciszą wyborczą, będzie live ze mną, będzie sobie można zadzwonić, pogadać. Tylko przyjmuję telefony od nowych albo od osób, które dzwoniły tam dwa streamy dalej, dopiero żeby nie było więcej. Zresztą ja tych telefonów w sumie nie lubię odbierać. Wolę sobie o tako popowiadać na pytania, no ale no, od czasu do czasu fajnie też z kimś pogadać. Dziękuję, że Państwo byli. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na live'a i pozdrawiam miłej, bo dzisiaj już nie nagram żadnego gamingu, więc miłego tygodnia. Cześć.